Oszczędzaj na gumach. Co zrobić, żeby zachować smak gumy do rzucia na dłużej i nie musieć sięgać po kolejną, co niestety wiąże się z wydawaniem pieniędzy? Sposób na to znalazła 40-letnia właścicielka salonu fryzjerskiego Martyna. No właśnie, te końcówki są takie problematyczne. Właśnie, wysuszone strasznie. Od kiedy pozbyła się nałogu nikotynowego, wpadła w nowy. Uzależniła się od rzucia gumy. Martyna nie rozstaje się z gumami. Żuje je podczas porannej toalety, w pracy czy podczas odpoczynku w domu. Jest w stanie w ciągu dnia spożyć minimum jedną dużą paczkę gum, które kosztują 6 zł. Martyna, jako osoba znana z oszczędności, wpadła na pomysł, jak się nie ograniczać, ale jednocześnie ograniczyć wydatki na jej słodki nauk. Każdą gumę po 30 minutach przeżuwania Martyna wkłada do zamrażarki. Wydaje wam się to dziwne? Może tak, ale dzięki temu guma zachowuje swój smak na dłużej i staje się gumą wielorazowego użytku. Martyna bardzo stara się, aby jej kolekcja była przechowywana w należytym porządku. Każda z 40 gum jest dokładnie opisana, dzięki czemu oszczędna fryzjerka dokładnie wie, jak długo i kiedy ostatnio żuła daną gumę.